Wyjeżdżając do pracy za granicę, powinniśmy zachować czujność, szczególnie gdy osoba, która nas do tego nakłania, robi to zbyt nachalnie. Uważajmy, bo po przekroczeniu granicy może na nas czekać przykra niespodzianka. Przed zagrożeniem, jakie niesie za sobą handel ludźmi, ostrzega nas gość Komendy Policji w Suwałkach, specjalista do spraw migracji zarobkowej z garnizonu Oost-Nederland w Holandii, kraju, który na liście najchętniej obieranych przez nas kierunków migracji w celach zarobkowych zajmuje trzecie miejsce. Chociaż czasy niewolnictwa dawno już minęły, proceder handlu ludźmi wciąż trwa i ma się znakomicie. Prowadzi wbrew powszechnej opinii nie tylko do prostytucji, choć ona wciąż dominuje. Na pewno takie przypadki się zdarzają. Nie jesteśmy w stanie ocenić cyfrowo, statystycznie, dlatego że na pewno z czym się borykamy, to jest to, że ludzie, jeśli mają kłopoty, jeżeli ktoś krzywdzi, to oni się bardzo rzadko zgłaszają do holenderskiej policji. To są różne przyczyny. Czasami jest to strach, bo mnie znajdą, bo takie są też przymusy. To jest jedna z metod handlu ludźmi, że jak gdzieś uciekniesz, to ja i tak cię znajdę. Albo po prostu są jak gdyby nastawieni na to, że my im nie pomożemy, bo jest bariera językowa. To jest największy problem, że ludzie wyjeżdżają bez znajomości żadnego języka, no i potem są bezradni. Handel ludźmi przybiera różne oblicza. Często jest to przymuszanie do przestępczości. Na przykład, jeżeli my mamy do czynienia z Polakami, których zastaliśmy na plantacji marihuany, to oni są dla nas przestępcami, wychodzą stamtąd w kajdankach. Natomiast okazuje się, że oni przyjechali do na przykład na plantację szparagowej fasolki i w ogóle nie wiedzieli o tym, że są na plantacji marihuany. My natomiast mówimy najwięcej w tej chwili nie o pracy przymusowej nawet, dlatego że takich obozów pracy, jak Państwo na pewno znają, gdzie Polacy zamykani byli gdzieś tam absolutnie i izolowani kompletnie, to jest ta najgorsza forma handlu ludźmi, jeśli chodzi o pracę. Natomiast my mówimy o formie handlu jako wyzysk w pracy. Są trzy obszary, na których człowieka można wykorzystać, ponieść duże korzyści materialne na tym, że mu się odbiera jego podstawowe prawa do poczucia bezpieczeństwa, prywatności, samostanowienia o sobie. Ludzie wyjeżdżając do pracy często cieszą się, że będą mieli długie godziny pracy, ponieważ myślą, że dzięki temu lepiej zarobią. W rzeczywistości okazuje się, że są niedoceniani i po prostu oszukiwani. Praca zaczyna przeradzać się w niewolniczą. Ofiarami aż w 50% padają małoletni albo osoby do 25 roku życia. Jakie symptomy powinny wzbudzać naszą podejrzliwość i czego nie powinniśmy robić, by nie skończyć jako niewolnik? Nie jechać ad hoc, nie jechać na oferty ludzi, którzy bardzo nas do tego namawiają. Ja zawsze powtarzam, jeżeli ktoś mówi, jesteś pierwszym z 10 kandydatów, to decyduj się w ciągu jednego dnia, to mnie by się włączył sygnał alarmowy, dlaczego w takim razie ja jestem tą pierwszą z 10. Dlatego, że ci, którzy werbują, to oni doskonale wiedzą, jak dopasować kluczyk do kogoś, żeby się ktoś zgodził. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu Komendy Głównej Policji i Policji Holenderskiej pod nazwą Twoje Bezpieczeństwo, Nasza Sprawa. Praca w Holandii.